Blind Vicky. Odsłonięcie niewidzialnego. Zdjęcia w filmie przedstawiają uczestników projektu Blind Vicky, którzy używają smartfonów do mapowania ulic Wrocławia z nagraniami oznaczonymi GPS-em. Jest to taka dźwiękowa mapa miasta, którą tworzymy my wszyscy, każdy z nas ma na nią wpływ i to jest bardzo fajne. I nagrywamy dźwiękowe swoje wizytówki, jeżeli jesteśmy przy ciekawym miejscu, przy czymś, co nas zaciekawi, albo architektonicznie, albo zaciekawi naucznie, albo może jest jakiś punkt, który warto polecić, na przykład jakąś fajną kawiarnię, restaurację, gdzie warto pójść. Jest to bardzo fajny projekt, który mieści w sobie bardzo dużo możliwości i opcji. Wrocław mi brzmi brukiem, stukaniem obcasów, szumem samochodów, właściwie opon samochodów o te kamienne ulice. To daje taki mistyczny podźwięk właśnie miastu. To jest cały czas jakby zgłębiane przeze mnie, eksplorowane i do tej pory jeszcze jest milion pewnie miejsc, których jeszcze nie byłem. Ciekawe. Udało mi się atakować kilka bankomatów, w tym jeden mówiący, co jest dość istotnym zjawiskiem. Jestem nastawiony na wykorzystanie tej aplikacji praktycznie i wyobrażam sobie tą aplikację właśnie jako dużą bazę punktów z dodatkowymi informacjami stricte dla osób niewidzących, takimi jak to, że dany bankomat mówi, można do niego podłączyć słuchawki i on się odezwie. I wyobrażam sobie to w ten sposób, żeby ta aplikacja w wygodny sposób prowadziła mnie do tych konkretnych wybranych punktów, które dla mnie są przyjazne. Mój Wrocław jest pełen chaosu, pełen różnych dźwięków. I nie ukrywam, pełen zapachów. Szczególnie kiedy jesteśmy w centrum albo w rynku, tych zapachów jest mnóstwo, głosów i fontanna i dzwony i wszystko się to zlewa ze sobą w taki bardzo miły dla ucha dźwięk. Ja bardzo lubię miasto i bardzo lubię Wrocław i lubię te dźwięki tutaj dookoła. Mi zależy na pokazaniu miejsc niszowych. Znalazłam kilka takich miejsc i myślę, że jak będę się z tą aplikacją zaprzyjaźniała, to powoli będę je odkrywać. Myślę, że fajny przewodnik można zrobić dzięki tej aplikacji. To jest taki bardziej dziennik prywatny, chodzenie w ulubione miejsca, gdzie chcemy, dzielenie się tymi miejscami i zobaczenie, gdzie inni też podróżują. Jest bardzo ważne, żeby też powiedzieć, w jakim punkcie znajduje się fajny lokal w dostępnych takich dla każdego cenach. Najczęściej poruszam się pomiędzy domem handlowym Fenix, klubem kibiców niepełnosprawnych na Szewskiej i pizzerią Piekielny Kupiec. W lecie, gdzie bardzo często z wszystkimi znajomymi chodzimy, to właśnie jest lodziarnia przy Szewskiej, lody naturalne. Jako osoba niewidoma, ja i wiem, że inne osoby tak samo, mamy często problem ze znalezieniem czegoś fajnego, gdzie można zjeść i w fajnej cenie, bo nie każdy niewidomy też pracuje, a renty dla niepełnosprawnych nie bywają tak wielkie. Gorące pączki. Gorące pączki. Okej. Gorące pączki. Yes. Napisy. Blind Vicky, Europejska Stolica Kultury, Wrocław 2016.